Kolorowe, brokatowe, plastikowe, szklane, a nawet papierowe, takie mogą być bombki choinkowe, to ponadczasowe ozdoby, których tradycja w Polsce sięga XIX wieku. Boże Narodzenie obfituje w wiele pięknych tradycji. Jedną z nich jest ozdabianie choinki. Nie zawsze jednak ozdoby wyglądały tak jak obecnie i pełne były symboliki biblijnej. W tradycji chrześcijańskiej mówi się, że choinka stanowiła rajskie drzewko. Ogólnie pierwsze ozdoby choinkowe no to były pierniczki, wieszano orzechy, jabłka. Gwiazda betlejemska miała za zadanie chronić bliskich, którzy wracali z dalekich stron, czuwać nad nimi. Dawniej na drzewku wieszano także prawdziwe świece, które miały odgonić mrok i rozświetlić czas przyjścia Pana Jezusa. Łańcuchy natomiast były symbolem zjednoczenia. Dziś ozdoby świąteczne wyglądają inaczej, a bombki choinkowe... Stanowią nieodłączny element świątecznych dekoracji dodający blasku i koloru w naszych domach. Ich tradycja sięga XIX wieku. Mówi się, że w Europie zapoczątkowała y, tradycja choinka w Niemczech, z tego względu, że y, y, tam Niemcy. Y, że zawieszenie takich gałązek z jodły odstraszało złe moce. Następnie dotarła do, do Wielkiej Brytanii, Anglii, następnie do nas, do Polski. Mówi, mówi się, że pod koniec XVIII wieku, ale są też informacje, że początkiem XIX wieku. Bombki doczekały się nawet swoich muzeów, a każdy z ciekawością przygląda się procesowi ich powstawania. Wszystko zaczyna się w dmuchalni, gdzie panowie dmuchacze mają przed sobą małe alchemiczne laboratorium, gdzie za zadanie mają rozgrzać rury sodowo-krzemowe do takiej konsystencji kropli miodu. To się dzieje pod palnikiem i rozgrzewa się takie szkło w stopniach od 600 do 800 stopni Celsjusza. Tak przygotowane szkło wkłada się do specjalnej formy. Wydmuchane bombki trafiają do srebrzalni, gdzie przygotowywane są do dalszego malowania i ręcznego ozdabiania.